O matko. Siemandero mordeczki, witajcie na kanale Leśne Dziwy. Nie zapominajcie o lajkach, łapeczkach, nóżkach i brzuszkach. Zanim przejdziemy do treści filmu, chciałbym podziękować sponsorowi tego odcinka, producentowi wyciągu z Fiuta. Wnerwiają was reklamy i filmy sponsorowane? Mnie trochę wnerwiają. Na szczęście póki co tutaj nie ma programów sponsorowanych. Żaden producent wyciągu z Fiuta nie sponsoruje moich filmów. Reklamy są, reklamy wyświetlają się przed filmami. Chyba, że są to filmy o broni palnej, tak jak ten, to wtedy najprawdopodobniej się nie wyświetlają. Napiszcie w komentarzu, czy wam się wyświetliły reklamy, bo nawet nie wiem do końca, ale pewnie wam się nie wyświetliły. Reklamodawcy, którzy płacą YouTube'owi, nie chcą, aby ich produkty, aby ich tabletki na zatwardzenie i ubezpieczenia na życie były kojarzone z bronią palną. No pomyślcie sobie, najpierw ktoś obejrzy program o suplemencie diety na zatwardzenia, a następnie obejrzy film o dwururce, o brzynie krótkim. To się nie łączy. Jeżeli jednak podobają wam się moje filmy i ten kanał, no to dobrze jest oglądać reklamy. One przynoszą jakieś zyski, które mogą być przeznaczone na produkcję tych filmów. Jeżeli chodzi o filmy z bronią palną, no to pozostaje oglądać za friko, ewentualnie wrzucić super podziękowanie. Tam macie takie serduszko z dolarem, które także może się przyczynić do produkcji większej ilości tego typu filmów. Tymczasem zapraszam na drugi odcinek o hołdachu, czyli obrzynie na tygrysy. Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinka, to serdecznie polecam obejrzeć najpierw, a następnie wrócić tutaj. Jedziemy? Ty, a masz słuchawki? Ochronniki? Nie masz? Nie wziąłem ze sobą. W poprzednim odcinku o hołdachu pokazywałem wam, jak strzela mniej więcej. Widzieliście, że tylny spust jest zepsuty, ale się okazało, że się udało go naprawić. I teraz na drugiej sesji strzelania pokażę wam, jak strzela ta lufa gwintowana. O, zgubiłem kapiszon, tyle pieniędzy. Zaraz go będziemy szukać. Jak przychodzimy na strzelnicę, to trzeba przepalić kominki, czyli założyć kapiszony i strzelić bez ładunku, żeby się wypaliło wszystko, co tam jest w kanałach. Mimo że broń jest nienabita, to oczywiście nie kierujemy jej w kierunku niczego, czego nie chcielibyśmy zabić. Teraz jest kurek w pozycji bezpiecznej, czyli jak będę próbował pociągnąć za spust, to nic się nie stanie. Złożyłem się tak jak do strzału, bo nigdy do końca nie wiadomo. Może tak się zdarzyło, że lufa była nabita. Oczywiście sprawdzałem, ale to są nawyki, które się ma
zawsze, bo kiedyś się człowiek zamyśli, rozproszy, zapomni. I lepiej nie trzymać jakoś tak lekko tej broni, tylko normalnie się złożyć jak do strzału. Druga lufa jest gwintowana, jak widzicie, dużo grubsza od tej gładkiej. Sypiemy tu prochu. Broń, jeżeli ma być na polowanie albo do samoobrony, no to powinna mieć jak największą moc, więc chcemy nasypać jak najwięcej prochu. Każda broń, jak ją kupujemy, to ma podaną w instrukcji maksymalne naważki. Te naważki są oczywiście z dużym zakresem bezpieczeństwa podawane, no ale trzeba mieć świadomość, jakie to są wielkości, ile tego prochu można sypać. I co ciekawe, te maksymalne naważki są przeznaczone dla okrągłej kuli, która jest na przykład o wiele lżejsza od takiego długiego pocisku. No i taka intuicja, pierwsza myśl byłaby taka, że skoro dajemy cięższy pocisk, to chcemy nasypać więcej prochu, żeby on leciał z tą samą prędkością, co lżejsza kulka. No, ale to jest z tym problem, bo jak jest większy pocisk, to on wolniej leci, w związku z tym jak w lufie nam się gazy zaczynają spalać, to mamy mniejszą objętość, jest mniej miejsca dla tych gazów, w związku z tym mamy dużo większe ciśnienie. Jeżeli nasypiemy tyle samo prochu i damy cięższy pocisk, to w lufie będą o wiele większe ciśnienia. No i jeżeli będziemy powyżej granicy bezpieczeństwa, a do tego jeszcze damy pocisk ciężki, no to zaczyna się robić niebezpiecznie. Dlatego jak dajemy ciężkie pociski, takie jak te, nieokrągłą kulę, to lepiej jest prochu nasypać mniej, a nie więcej. Spowoduje to, że pocisk będzie oczywiście leciał wolniej i ten jego tor lotu będzie taki bardziej paraboliczny niż prosty. Ale on nadal będzie bardzo zabójczy, bo on ma tą swoją masę i ta masa w przypadku broni czarnoprochowej jest ważniejsza. On będzie miał bardzo dużą masę i nadal będzie straszliwie dziurkował, będzie straszliwym dziurkaczem do ludzi i zwierząt. Dlaczego tak robisz? Wiesz co, on się musi odbijać. On nie może spaść i zrobić pum, tylko musi zrobić ty, jak spada. Bo jak masz pocisk i on wędruje w dół komory, to jak nie doszedł jeszcze do końca, to nie jest zupełnie na sztywno. Jak na niego spuścisz wycior, to ten wycior zrobi tylko pum i usiądzie na nim. A jak będzie na samym końcu ubite wszystko, to jak wycior spadnie na ten pocisk, to się odbije i zrobi ty, bo się odbił. I to wtedy wiesz, że pocisk doszedł do końca komory. Okay, czyli ja nie wiem, po prostu, jeżeli pocisk nie dojdzie do końca komory, to proch zamiast być pędnikiem i napędzać pocisk, po prostu nam zdetonuje w tej komorze i może nam broń wybuchnąć. Dobra, teraz mamy nabitą broń. Znaczy nie nabitą, bo nie ma kapiszona, ale... Dobra, tu jest 15 metrów. Gdyby ktoś się zastanawiał, czemu mam założoną taką półrękawiczkę, to tylko dlatego, że jak strzelam z tej lufy, to kapiszony tną po ręce i to tną straszliwie. Dużo gorzej niż w jakiejkolwiek innej broni czarnoprochowej, z jakiej strzelałem, także raz wywaliło mi dziurę w dłoni, dlatego mam rękawiczkę. Dobra, od teraz broń jest nabita, od teraz broń jest ekstremalnie niebezpieczna, mimo że jest założony
kurek w pozycji bezpiecznej, to, to broń jest gotowa do zabijania. Tu jest ten drugi spust, który jest do właśnie tej lufy gwintowanej. I w poprzednim filmie widzieliście, że on nie działał, trzeba go było tak podciągać. To dlatego, że tam wypadł taki pin w środku i trzeba go było wsadzić, to wam jeszcze pokażę na filmie. No ale teraz mam nadzieję, że działa i że uda się zastrzelić misia prosto w nos. Założone uszy? Tutaj celowałem, tutaj trafiłem. Oddamy jeszcze kilka strzałów, zobaczymy jak one się układają. Czy to był mój błąd, czy on na tej odległości strzela po prostu pod cel. No mi się umarł. Chyba spadnę pin znowu. Widzicie, tu są dwa spusty i te spusty obracają się na takim bolcu, trzpieniu. Tylko ten trzpień wypada, wysuwa się po prostu bezczelnie i ten tylny spust luźno chodzi, tak nie może być. Ten cały czas jest zaczepiony na pinie, na trzpieniu, a ten nie. Trzeba tego to wepchnąć. Trafić tam w dziurę. Widzicie? Weszło. I teraz ten spust działa. I ten też działa. Problem polega na tym, z jakiegoś powodu Pedersoli, producent tej broni, on tu w żaden sposób nie zabezpiecza tego pina, żeby on się nie wysuwał. I na przykład w transporcie kupujecie nową broń, ona była transportowana z Włoch. I już jest wypadnięty, na dzień dobry. Można to jakoś, nie wiem, tutaj nabić, coś roztłuc, kurde, nie wiem. Albo przykleić może plasterek z obu stron. Chyba tak zaraz zrobimy. Jak wiadomo, wszystko można naprawić taśmą klejącą. To jest 5 strzałów z kilkunastu metrów. 4 otwory, ponieważ przy ostatnim strzale zepsuł się spust znowu i strzał poleciał gdzieś obok. Zakleimy to i zobaczymy, czy da się z tej broni strzelać celniej. Ta broń nie ma szczerbinki, trzeba celować po lufie.
Ale i tak, ona jest celniejsza niż ja w tej chwili jestem celny. Ja tu się jakoś specjalnie nie popisuję. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy dołożymy do niej trzeci punkt podparcia. Kiedy strzelamy z pistoletu, to mamy broń, w której mamy jeden punkt podparcia. Chwytamy jedną ręką. Nawet jak się podeprzemy drugą, to to jest nadal jeden punkt. Tu mamy przegub po prostu. Przy dłuższej broni, krótkiej, możemy schwytać tutaj i mamy wtedy dwa punkty podparcia. Ale jeżeli mamy broń długą, która ma jeszcze kolbę, to są trzy punkty, no bo jest na ramieniu, w dołku strzeleckim, tutaj i tutaj. I mamy broń unieruchomioną. Do tej broni Hołda produkowane są specjalne kolby, które można sobie zamówić. Ona tutaj wchodzi z dołu i tu mamy obejmę. Obejmę trzeba solidnie skręcić, żeby nam nie latała. Tutaj mamy takie ładne wykończenie broni, jak oddamy dwa strzały, już nie będzie więcej, to można jeszcze Miśkowi odbić stempelek na czole. Albo właśnie zamocować sobie dzięki temu, unieruchomić kolbę. I tu mamy obejmę ze śrubą zaciskową. O ile sam Hołda, jego łoże jest robione z olejowanego orzecha, jeszcze tutaj z moletowaniem, bardzo ładne, no to to jest jakaś okleina, to ma w sobie urok takich paneli podłogowych, drewnopodobnych, takich najtańszych w supermarkecie. Nie jest to tania rzecz, taka kolba, więc jest to trochę rozczarowujące, przyznam się. W dotyku i w ogóle takie, no. Dobra, czyli mamy teraz trzy punkty podparcia. Dołek strzelecki, uchwyt i tutaj. Tylko z tą kolbą teraz się robi taki problem, że nie mogę patrzeć tak samo, jak patrzyłem strzelając bez niej, bo strzelając bez niej strzelam tak, i celuję wzdłuż lufy, tak że lufa zupełnie niknie. I żeby tak przycelować tą kolbą, to ona musiałaby być o taka. Musiałaby być o tyle dłuższa ta kolba. Ona jest niestety taka. Tu mogę się jakoś złożyć. Tylko strasznie blisko jestem kapiszonów. Twarz mam strasznie blisko kapiszonów. Najbliżej chyba ze wszystkich broni czarnoprochowych, z jakich strzelałem. No i nie mogę tak samo przycelować. Muszę, więc trudno będzie porównać punkt uderzenia pocisku, jak strzelałem bez kolby i jak strzelam z kolbą, to jest, nie da się tego porównać. Trzeba po prostu się nauczyć celować z jednej wersji i z drugiej osobno. No i nie mam tej mojej rękawiczki. Przyjemnie. Nie było źle. Tutaj, przez to, że jest zupełnie inny układ celowania, to jak chcecie trafić misia w nos, to musicie mu celować w jajca. Dobra, oddam jeszcze kilka strzałów celując tutaj, zobaczymy, jak tu się ułoży grupa.
To chodź do tam. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Coś takiego. No czyli z kilkunastu metrów. Z kilkunastu metrów, jeżeli byśmy strzelali do niedźwiedzia, no to może trafilibyśmy go tam, gdzie chcemy, w głowę. Ale musielibyśmy celować zupełnie gdzie indziej. Musielibyśmy sobie wyobrażać to miejsce. Albo zmienić broń, inaczej mieć inną długość kolby, albo lepsze przyrządy celownicze, czyli też szczerbinkę razem z muszką, żeby naprawdę dobrze przycelować i żeby tak się dało przycelować. No powiem wam, że to jeżeli to jest 15 metrów, no to ja z broni współczesnej, z pistoletu, to ja lepiej strzelam na 25 metrów niż to. A tu mam broń z kolbą i dystans prawie o połowę mniejszy i strzelam tak, więc no albo kwestia nauczenia się, albo ta broń nie jest bronią precyzyjną i trzeba się z nią pobawić bardziej, dorobić właśnie przyrządy celownicze, dorobić lepszą kolbę. Kurwa, no dobra. Teraz jak się składam, to celuję dokładnie w wyświetlacz. Tak, żeby trafić tam, gdzie mam trafić. No dobra, no. Rozkosz i śmierć. Dobra. Ile? Uła, uiła! Tysiąc sto dziewięćdziesiąt. Tutaj mieliśmy 1190 stóp na sekundę, 250 granów pocisku, grainów, niektórzy to wymawiają, i mieliśmy 50 granów, grainów prochu czarnego szwajcarskiego granulacji 3F. Teraz nabijemy ten najcięższy pocisk straszliwy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest ten mniejszy pocisk, około 250 granów. A to jest zły chłopiec. 375 granów. To jest o połowę więcej. 150% wagi. Tutaj mamy 869 stóp na sekundę, 375 granów ołowiu i 30 granów prochu czarnego szwajcarskiego granulacji 3F. Spróbujemy teraz 50 gramów prochu, co? Gdybym był religijny, to bym się teraz przeżegnał. Uła! Już trochę kopnęło. Ale niestety odczyt mamy zły. Trudno. Chyba to jest pierwsza prędkość kosmiczna. Znaczy, chmura wyprzedziła pocisk, tak? No, coś musiało nie wyjść. No niestety, nie wychodzi pomiar. Odsunęliśmy chronometr, zobaczymy, czy to pomoże i zobaczymy, czy nie zastrzela chronometru tym razem, bo się zmieniła balistyka. Error.
Ty, tu jest napisane, że jak zastrzelę chronograf, to gwarancja nie obowiązuje. Proszę. Teraz tak. Jeszcze nic nie rób, ale odciągniesz kurek do końca i wtedy broń będzie absolutnie gotowa do wystrzału, więc musisz zupełnie trzymać ręce poza spustem i pamiętać, gdzie ja jestem, nie kierować broni w żadną dziwną stronę. Złożyć się do strzału i strzelić. Dobra? Okay. Uwaga. Jedziesz. No i jak wrażenia, panie Dzieju? No często się nie strzela z czarnego prochu. Z obrzyna. Takiego do rabowania banków. Mało brakuje i tak. I byłby obrzyn. To jest obrzyn. No ale ciekawe urządzenie, ciekawe. Znaczy obrzyn technicznie rzecz biorąc to jest broń, w której ucięto lufę i kolbę, więc tu nic nie ucięto, tu tak jest od początku, ale no skutek ten sam. No ciekawa broń. Taka poręczna, nie? Pod płaszcz. Jakiś czas temu opowiadałem wam o rewolwerze, którym być może moglibyśmy obronić się przed niedźwiedziem. Rozważaliśmy energię pocisku, masę pocisku, naważki prochu. No a jeszcze wcześniej opowiadałem właśnie o obrzynie Hołda, który oryginalnie był używany w Indiach czy w Afryce do samoobrony przed dzikimi kotami. No i moglibyście się zastanawiać, jak właśnie ten hołda ma się do tego rewolweru, o którym wcześniej opowiadałem. Widzieliście, że testowałem na strzelnicy właśnie ten pistolet czarnoprochowy dużego kalibru, 50, z różnymi pociskami, z różnymi naważkami i z pociskiem, który ma 375 granów, takim długim, ciężkim pociskiem, przy stosunkowo niewielkiej naważce prochu 30 granów, on osiąga energię około 800 joule, to już jest całkiem sporo. To jest energia porównywalna z Magnum 357, ale pocisk jest o wiele cięższy niż w przypadku Magnum 357, więc ma o wiele większą zdolność penetracji. Nasypaliśmy też 50 granów prochu czarnego, ale nie zdołaliśmy zmierzyć energii wylotowej pocisku. Chronograf odmawiał współpracy, ale możemy spokojnie założyć, że było to powyżej 1000 joule, bo 1000 joule osiągnęliśmy spokojnie dla pocisku o połowę lżejszego, więc energia tego pocisku także raczej przekraczała 1000 joule i ja to też czułem na swoim ramieniu. Kopnięcie, odrzut był największy w przypadku tego najcięższego pocisku i bardzo dużej naważki. Opad pocisku nie jest dla nas tak istotny, ponieważ to jest hipotetyczna sytuacja, ale sytuacja, w której strzelamy na kilkanaście metrów, nie dalej, więc opad pocisku nie jest dla nas tak bardzo istotny. Prędkość tego pocisku w związku z tym też tak bardzo nie jest istotna. Istotna jest masa. Także ważne jest, żeby ten pocisk nie rozpadał się przy trafieniu w cel, nie grzybkował, nie odkształcał się za bardzo, żeby zachowywał swój kształt. Wtedy ma największe zdolności penetrujące taki ołów. W związku z tym powinien to być stop ołowiu, nie powinien to być czysty ołów, powinien to być stop ołowiu z cyną. Takimi pociskami trudniej się strzela na strzelnicy, bo one trudniej się ładują do lufy, są twardsze, więc gorzej je załadować, ale są też lepiej penetrujące, gdybyśmy chcieli taką broń używać gdzieś na Alasce, w Kanadzie, na Syberii, do samoobrony przed niedźwiedziem na przykład. Myślę, że to nie jest ostatni odcinek o hołdachu. Myślę, że spróbujemy także porozmawiać o jego ewentualnej przydatności do polowania na zwierzynę drobną przy użyciu drobnego śrutu. Zobaczymy, jak ten śrut się rozchodzi. Zobaczymy, czy da się z niego cokolwiek ustrzelić. Nie wyłączajcie odbiorników.